W dzisiejszym odcinku odwiedzimy zalipianki Ewy Wachowicz. Sprawdzimy, co tam można zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile kosztuje. Przyszykujcie się na polskie jedzenie w sercu Krakowa. Zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Krakowie. Dzisiaj pójdziemy do restauracji Zalipianki. Jest to restauracja Ewy Wachowicz i dużo osób polecało nam to miejsce w sumie od bardzo dawna. Odkąd jeździmy do Krakowa, to wszyscy mówią, a pójdźcie do tej Ewy Wachowicz, do Zalipianek i zobaczcie, jak jest. Ewa Wachowicz zasłynęła tym, że w 1992 roku została wybrana Miss Polonia. Później brała też udział w Miss World i chyba zdobyła tytuł trzeciej wicemiss. Potem, co ciekawe, Ewa Wachowicz była rzeczniczką rządu Waldemara Pawła Laka, przez to stała się jeszcze bardziej znana. Później z kolei, o czym mało osób wie, była producentką podróży kulinarnych Roberta Makłowicza. Można powiedzieć, że dzięki niej dzisiaj Robert Makłowicz robi to, co robi. Nie no, przesadzam, ale była z tym programem jak najbardziej mocno na początku związana, a od 2005 roku wydaje książki kulinarne. Wydała ich kilka na różne tematy, i słodkie, i wytrawne, i zupy jakieś, no była cała seria. Miała też oczywiście swoje programy w telewizji i chyba w 2017 roku otworzyła wraz ze wspólnikami Zalipianki. Dzisiaj tam pójdziemy, zobaczymy, co tam można zjeść, jak to jedzenie smakuje, ile kosztuje, jak zawsze. Także przeniesiemy się niedaleko rynku do restauracji. Jesteśmy już na miejscu, siedzimy w takiej wiacie i złożyliśmy już zamówienie. Co tutaj w ogóle można dostać? Bo menu jest dość obszerne, ma kilkanaście stron, jak nie ponad 20. I są tutaj śniadania, ale to do godziny 13. Teraz jest już pora obiadowa. Są oczywiście przystawki, szeroko pojęta kuchnia europejska. Są zupy, raczej takie polskie. Duży wybór sałat, są także makarony, jak najbardziej włoskie. A także sekcja z burgerami i podpłomykami. Podpłomyki są tutaj określone jako a la pizza, więc jest to pewnie coś pomiędzy. No a dania główne to już jest typowo kuchnia polska, choć są jakieś steki i takie rzeczy, które można interpretować szerzej, ale są na przykład gołąbki czy maczanka po krakowsku. I oczywiście tę maczankę po krakowsku zamówiliśmy, w końcu jesteśmy w Krakowie. Są ryby, są pierogi, no i oczywiście desery i dość obszerna oferta napojów, głównie alkoholowych. Zobaczcie, połowa menu to są alkohole mniej więcej. Zamówienie złożyliśmy. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko smakowało. Nie znamy za bardzo opinii na temat tego miejsca. Także jesteśmy ciekawi i jesteśmy jak najlepszej myśli. Zaczynamy, słuchajcie, od zup. I u mnie jest barszcz czerwony z uszkami. Te uszka są jednak mięsne. Ja to wolę takie, wiecie, wigilijne uszka z grzybami. Barszcz jest słodziutki, lekko kwaśny, w niewielkim stopniu doprawiony. Nie jest taki pieprzny, jak to czasem niektórzy doprawiają barszcz, ale mi to odpowiada. Jest takim barszczem, nie chcę mówić, że wzorcowym, ale takim klasycznym polskim barszczem. I do tego mamy te uszka. Uszek miałem 6, jak widzicie, zjadłem póki co jedno. I są one naprawdę dobre, zarówno jeśli chodzi o ciasto, jak i farsz. Mówię, wolałbym z grzybami, jakoś te uszka z grzybami bardziej odpowiadają. Kiedyś powiedziałem, że uszka bez grzybów nie mogą być uszkami, że uszka z mięsem to są kołduny, ale zostałem już wyjaśniony kiedyś w komentarzach, więc nie powtórzę tego. Ja poszłam również w klasykę i jest to rosół. Rosół z kołdunami. Rosół jest na pewno na mięsie, nie tylko skóry. Z tego, co przeczytaliśmy po polsku, to nie było napisane, ale po angielsku jest chicken and duck, więc na pewno jest też na kaczce. Nie jest jakiś bardzo tłusty. To jest taki idealnie wyważony, jeżeli chodzi o warzywność i tłustość. Do tego były kołduny. No i oczywiście chciałoby się tych kołdunów trochę więcej, ponieważ było ich 5. Są bardzo dobre. Wiadomo, jak mamy rosół z makaronem, to trochę się tak zawsze człowiek obie tym makaronem, więc może to jest fajne, żeby to było jednak takie danie na początek. Więcej bulionu, a mniej tej treści w środku. Do tego kilka takich słupków marcheweczki. Naprawdę bardzo dobrze doprawione. Nie trzeba go dosalać, nie trzeba go dopieprzyć. I w ogóle od rana myślałam o rosole. Przez tą jesienną aurę, przez to, że już tak ten czuć ten listopad za pasem, to naprawdę taki rosół zjeżdża. Także jeśli zastanawiacie się między rosołem a barszczem, składając tutaj zamówienie, a liczy się dla was liczba uszek lub kołdunów, no to idźcie w barszcz. Ja zamówiłem barszcz tylko dlatego, że Sonia zamówiła rosół, bo też miałem na niego chętkę, ale chyba dobrze wybrałem. Słuchajcie, muszę sprostować. Spróbowałem od Soni kołdunów i te kołduny są lepsze od uszek. Mają smaczniejsze mięso, fajniej doprawione. No chyba jednak rosół, chyba jednak rosół. Ja też team rosół. W ramach dania głównego, oprócz tej maczanki krakowskiej, którą już zaanonsowałem, zamówiliśmy tatara. Tatar jest tutaj w sekcji przystawek, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy się aż tak objadać większymi porcjami, więc wjedzie tatar, bo
Oboje lubimy tatara. Porcja nieduża, przynajmniej jeśli chodzi o objętość wołowiny. Ale ta wołowina jest smaczna. Do tego mamy takie klasyczne dodatki, czyli ogórki, cebulka, marynowane grzybki. Z mniej klasycznych, ale też spotykanych są kapary. Jest kawałek takiej sardynki. Ja uważam, że taka sardynka dodana, wymieszana z tatarem podbija jego smak. Ale to wiadomo, każdy ma różne gusta. Są też jakieś kleksy musztardy, oczywiście żółtko. I całość jest naprawdę bardzo smaczna, bardzo, bardzo klasyczna, bez większych udziwnień. Generalnie możemy tego tatara polecić, choć no równocześnie trzeba zaznaczyć, że żaden tatar naszego życia to nie jest. Do tego mamy jeszcze pieczywo, takie rozpadające się trochę, przez to trudno się smaruje masłem, a warto je posmarować masłem, bo to masło jest bardzo dobre. Jest przyprawione, posolone. Co widać, tu są jakieś takie zmieniające się kolorki. No i mamy też tę maczankę krakowską. Ja już kiedyś maczankę krakowską jadłem, bo w jednym z pierwszych vlogów z Krakowa, jakie są na tym kanale. Jadłem ją wtedy z food trucka, który nazywa się Andrus Food Truck. Nie jestem pewny, czy jeszcze istnieje, ale chyba tak, bo całkiem dobrze sobie radził. I czym jest ta maczanka krakowska? To jest karkówka. Karkówka wieprzowa, długo gotowana, przez to konsystencją może troszkę przypominać jakiegoś pulled porka, bo jest taka rozpadająca się, soczysta, tłuściutka. Czasem może wydawać się, że jest poszarpana. Ale sposób przygotowania jest całkiem inny niż w pulled porku, bo pulled porka długo pieczecie w niskiej temperaturze, z tego co kojarzę. No i później trzeba go rozerwać. A maczanka krakowska jest gotowana przez długi, długi czas. Tutaj pływa we własnym sosie, są ogórki piklowane, jest taki chips bekonu dla ozdoby i dla smaku oczywiście. Krupie? Troszkę krupie. Mamy jeszcze pity, były dwie, już jedną zjadłem. I jedyna rzecz, która mnie w tym przypadku zaskoczyła, to forma podania, bo ja do tej pory znałem maczankę krakowską właśnie w tej wersji z Andrusa, z food trucka Andrus. No i tam to wszystko było podane w bule, w takiej dużej bułce. Wyglądało to jak burger, czy właśnie kanapka z pulled porkiem. A tutaj jest to wszystko podane na talerzu. Jest taka dekompozycja tego, co miałem w tej bule. Czyli micha z karkówką, obok pikle, ten boczek, no i pita zamiast bułki od pieczywa. Także specjalistą od maczanki krakowskiej nie jestem, jeśli chodzi o formę podania. Piszcie w komentarzach, jak powinno być. Zwłaszcza jeśli wiecie i jesteście z Krakowa. Ale co do smaku, no to jest naprawdę dobrze, bo ta karkóweczka jest taka właśnie rozpływająca się w ustach, tłuściutka, sama w sobie bardzo smaczna. Ona pływa w takim sosie własnym, więc tylko podbija jej smak. Bekon, jak to bekon smaczny, pikle fajnie wszystko przełamują. No i ta pita też całkiem dobra. Ważne jest to, że to jest danie według przepisu Ewy Wachowicz. To jest jedna z dwóch rzeczy, która tak w menu została określona. Drugą rzecz według przepisu Ewy Wachowicz zjemy na deser. Dwa dania na kilkadziesiąt w restauracji Ewy Wachowicz, jest jej autorstwa. Druga rzecz według przepisu Ewy Wachowicz to szarlotka. I ta szarlotka to chyba najlepsza rzecz, którą dzisiaj tutaj próbujemy. Wygląda przepięknie, jest ogromna. Widać w przekroju, jak te jabłka tutaj są dodane. One są pokrojone w takie cienkie paski i ułożone jeden na drugim. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie. A przy tym, jak bierzemy tak widelczyk i próbujemy się przedostać przez wszystkie warstwy, no to czujemy, że pokonujemy kolejne warstwy jabłek. I to jest super. Smaku jabłka są takie lekko kwaśne, słodko kwaśne możemy powiedzieć. Jest oczywiście tutaj trochę cynamonu. Tamego ciasta nie ma za dużo. Nie wiem, czy to widać, ale no generalnie największe ciasta jest z boku, a na spodzie prawie, że go nie ma. Na górze było też troszkę kruszonki. Także to jest taka szarlotka dla tych, którzy w szarlotce lubią przede wszystkim jabłka. Ja mam tak z sernikiem na przykład, że im więcej tej masy serowej, tym lepiej. I tak samo można powiedzieć o tej szarlotce. Szarlotka została podana z kulką lodów śmietankowych. Lody jak lody, szczerze mówiąc. Nie są jakieś odpychające. I do tego sos cynamonowy. Smakuje trochę jabłkami, więc chyba też w tym sosie są jabłka. Generalnie bardzo smaczny deser. Myślę, że warto przyjść chociażby tylko na tę szarlotkę w to miejsce, albo też po prostu zakończyć tutaj jakiś większy posiłek właśnie taką szarlotką. Nie powiedziałem najważniejszego dla wielu. Ta szarlotka była na ciepło. Nie była gorąca, była taka ciepła. Temperatura więcej niż pokojowa. Mówiłem o tym cieście, że jest go niewiele, o tym cieście kruchym, ale było ono naprawdę bardzo smaczne i wręcz nawet bym chciał, żeby było go więcej. Trzeba uznać, że Zalipianki to jest taka restauracja turystyczna, pod turystów. Świadczy o tym menu, w którym są zarówno polskie klasyki, jak i jakieś makarony, jakieś rzeczy przypominające pizzę, czy burgery, tak żeby każdy, kto tam pójdzie, był zadowolony, czy z Polski, czy z zagranicy, żeby znalazł coś
dla siebie i to czułeś od wejścia. Ale przy tym muszę przyznać, że jak na knajpę turystyczną, no to ten poziom był naprawdę w porządku. No, zdarzało mi się być w dużo gorszych, dużo słabszych restauracjach pod turystów. Tutaj wyszedłem z restauracji zadowolony z tego, co zjadłem. Konsultowaliśmy się jednak z lokalsami i ta maczanka po krakowsku nie powinna tak wyglądać. Jednak to o to chodzi, żeby to było w tej bułce, żeby ta bułka nasiąknęła tym sosem z maczanki, który był naprawdę bardzo dobry. Tutaj w karcie ta maczanka funkcjonuje jako maczanka według przepisu Ewy Wachowicz, więc to jest taka jej autorska wizja maczanki po krakowsku, która no musi się różnić od takiej klasycznej i różni się tym, że jest zdekomponowana. Warto po prostu, myślę, o tym pamiętać, zamawiając to danie w tej restauracji. No i dowiedziałem się, że Andrus Food Truck wciąż działa, także jeśli chcecie taką klasyczną maczankę po krakowsku w bułce, no to musicie się udać właśnie do niego. Podsumowując, bez zachwytów, ale całkiem smacznie. A tobie jak smakowało? Chyba najbardziej smakował mi mój rosół. Idealnie właśnie się wpasował w tą jesienną tutaj krakowską aurę. Był naprawdę bardzo dobrze doprawiony, przyrządzony, idealny rosołek. Tatar za to, no nie byłam nim jakoś zachwycona. Często jemy gdzieś tatar w restauracjach i to na pewno by nie trafiło do jakiegoś top of the top. Był taki bardzo klasyczny, bardzo tradycyjny, więc raczej tak w pamięć on mi nie zapadnie. Myślę, że to jest fajna restauracja dla osób, które właśnie chcą na przykład zabrać kogoś, żeby posmakował kuchni polskiej i to jeszcze w takiej fajnej lokalizacji, zaraz przy rynku. Więc myślę, że to na pewno będzie fajne. Też karta jest bardzo rozbudowana, jest naprawdę bardzo dużo dań i myślę, że tam każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie bardzo fajna lokalizacja i podobał mi się właśnie ten oszklony ogródek. Bardzo przyjemnie się tam jadło i spędzało czas. Właśnie też mnie to rozbawiło, że jak potem pokazaliśmy osobom z Krakowa te zdjęcie tej maczanki krakowskiej, to po prostu złapali się za głowę, że to tak nie powinno wyglądać. Zapomniałem o moim top dań. Na pierwszym miejscu szarlotka, na drugim miejscu rosół, a na trzecim barszcz. Czas na ceny. Tatar z polędwicy wołowej 42 zł, szarlotka 25 zł, rosół 19, barszcz z uszkami też 19 zł, maczanka po krakowsku 42 zł i karafka wody 1 litr za 17 zł. Zazwyczaj jak jest woda w tej cenie, to jest jednak woda w butelce, a tak jest niewiadomego pochodzenia, także ta cena troszkę za wodę mnie tak uderzyła tym razem. Mimo że jest podobna jak często gdzieś zamawiamy, ale zazwyczaj to jest jednak zakręcona butelka jakiejś firmy, a tutaj taka karafeczka. A poza tym to te ceny, myślę, jak na bliskość krakowskiego rynku, nie takie złe. Z Krakowa szykujemy dla Was jeszcze jeden materiał. Opowiemy w nim o naszych pozostałych gastroodkryciach. Najpierw jednak zabierzemy Was do karczmy Gę w Połajewie w Wielkopolsce, gdzie Magda Gessler urządziła kuchenną rewolucję. Niedługo pokażemy Wam też ostatni vlog z Rzymu oraz luźniejszy odcinek z Toskanii. Zatem jeśli nie chcecie przegapić żadnego materiału, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten film, co sądzicie o zalipiankach Ewy Wachowicz, czy bylibyście skłonni odwiedzić tę restaurację. Komentarze są Wasze, a my się żegnamy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.